witam wszystkich dzisiaj trochę z innej beczki, a mianowicie montaż kamery cofania łącznie z wyświetlaczem. Kamerkę montujemy do Kia Rio w miejsce tylnej rejestracji. Starą ramkę mamy już usuniętą. Demontujemy sobie teraz w bagażniku osłonę. Wystarczy ją wyciągnąć tutaj z zatrzasków, podważając do góry. Tak to wygląda. Widzimy tutaj przewody, które przechodzą nam przez tą belkę, przez to wzmocnienie tu z tyłu. Te przewody są od podświetlenia tablicy rejestracyjnej i tędy też przepuścimy przewody od kamery cofania. Z naszej kamerki wychodzą takie to przewody. Musimy wywiercić w zderzaku otwór na przewody, które potem przepuścimy przez tutaj, przez ten otwór w tym miejscu. Otwór wywiercony, przewody częściowo już wprowadzone. Ja posłużę się jeszcze tutaj drutem, który przepuściłem sobie tędy i mam tutaj przywiązane, już przyłapane przewody, które zaraz wciągnę sobie do środka. No i następnie będę montował tą ramkę pod tablicę. Przewody już zabezpieczone. Kamera to już jest zamontowana. Ja to sobie tutaj przepuściłem przez tą gumę. W środku zalałem klejem na gorąco, żeby uszczelnić miejsce, w którym przecinałem tą gumę, żeby przepuścić przewody. Ja już mam część kabli połączonych. Tutaj podłączamy zasilanie i podłączamy też kabel do kamery, do ekranu, czyli ten najdłuższy, który musimy przeciągnąć przez całe auto. Ja w tym celu zdemontowałem sobie tutaj boczek z tyłu. Przeciągnę przewód przez ten boczek, potem progiem przy siedzeniu w tym miejscu, aż pod kierownicę. I tutaj będę próbował je dalej rozprowadzić. Tu już przewód mam ułożony pod uszczelką. Ładnie tu chowa się pod plastik. Nic nie widać. Teraz tutaj, żeby wprowadzić przewód pod tą listwę, musimy podnieść troszkę fotel do góry. Ale jest to gąbka, która dość łatwo się unosi i mamy tutaj miejsce, gdzie znajduje się jeszcze jedna śruba, którą należy wykręcić. Przyda się do tego celu jakiś krótki śrubokręt lub nasadka na grzechotkę. Tym sposobem możemy podnieść sobie na tyle wysoko ten plastik, żeby przeprowadzić przewód. Natomiast znajdują się tu takie jeszcze zatrzaski, które lubią wypadać. Jeśli nie odkręcicie tej śrubki tutaj, nie podniesiecie tego wystarczająco wysoko, a wypadnie wam taka nasadka, spinka, to trudno wam to będzie potem tak na czuja to wszystko powkładać. Kabel już przeprowadzony. Już jest schowany. Listwa przykręcona. Między fotelem już też. Tak wygląda to z przodu. I tu przy pasach wszystko jest
schowane. Kabel nam nigdzie nie wystaje. Dopiero w tym miejscu nam tu wychodzi. Z tego miejsca kabla mamy jeszcze dobre 1,5 może 2 metry. I teraz musimy się zastanowić, gdzie będziemy chcieli mieć ten wyświetlacz. Ja wstępnie go ułożyłem w tym miejscu, aby dostać się dalej z naszą wiązką. Musimy ściągnąć sobie osłonę tutaj od spodu kolumny kierowniczej, czyli tu, gdzie znajdują się nasze bezpieczniki. Mamy jedną śrubę, natomiast z drugiej strony też tu jest taki kręcik, to musimy zdemontować. Zasilanie do kamerki mamy tutaj. Teraz zobaczymy, gdzie się wypniemy. Możliwe, że wypniemy się nim pod zapalniczkę. Założymy może jakiś bezpieczniczek, żeby to się zabezpieczyć w razie czego. Demontujemy też ten boczek tutaj, żeby dostać się do kolejnych śrubek. Tutaj pokażę, jest takie miejsce. O. To miejsce tutaj jest dedykowane do tego, żeby podłożyć tu właśnie chociażby płaski śrubokręt i delikatnie podważyć. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie przewodu przez deskę rozdzielczą. Ja to robię w tym miejscu. Tędy wyjdzie kabel, więc ten odcinek do wyświetlacza będzie dość taki nieestetyczny, może trochę będzie to wyglądać, ale tutaj mam te złączki, te przewody, nie mogę dać gdzieś dalej, bo potem się do nich nie dostanę, więc planuję przeciągnąć to w tym miejscu, wejść pod kolumnę kierowniczą i tym samym tam gdzieś zrobić miejsce, gdzie w razie czego mogę coś pod tą kamerkę jeszcze podpiąć, ewentualnie mieć miejsce do jakiejś rewizji w przyszłości tych przewodów. No więc tak to będzie wyglądać. Tutaj oczywiście trzeba podważyć to miejsce tu na łączeniu, trzeba podważyć tą osłonę tutaj kokpitu i ona dość tutaj fajnie pasuje, więc trzeba troszeczkę się pobawić z tym. No i potrzeba tylko miejsca tyle, żeby przepchnąć kabel za tutaj tymi łapkami, żeby go niczym nie przycisnąć i generalnie miałbym wszystko. Kabel mam przepuszczony już, tak jak widać, to jest ta część najmniej estetyczna w całej tej instalacji, ale inaczej byłoby ciężko, trzeba by od góry zrobić albo tutaj wejście jakieś, no ale to gorzej by było kiedyś przy demontażu to zamaskować. Dalej idąc, tu jest pod plastikiem, wszystko idzie wzdłuż kierownicy pod kolumnę i tak jak tu widać, mam ściągniętą osłonę. Z tej strony mamy, jak widać, już od spodu nasze wtyczki do kamery, także w przyszłości możemy się tutaj wygodnie wpiąć. Ja w tej chwili będę się tu wpinał kablem z kamery i zasilaniem. Dostajemy się do zasilania. Zdemontowałem tutaj cały ten panel z zapalniczką. Tam jest przykręcany na dwóch śrubach. Bardzo kiepski dostęp, ale się udało. Tutaj mam zasilanie zapalniczki. Zaraz tutaj będę się wpinał przewodami
Ja już się wpiąłem zasilaniem pod zasilanie zapalniczki. Ja już mam to podłączane. Kamera działa. Tutaj musimy się wpiąć w kabel zielony, który wchodzi w tą kostkę. Najlepiej będzie sprawdzić sobie na kostce miernikiem, który przewód jest od wstecznego. W ten sposób będziemy mieć pewność. Dodam tylko, że przy włączonej stacyjce mamy tutaj kilka kabli, które mają zasilanie. Żeby nie pomylić się, najlepiej jest kilka razy wrzucić wsteczny i go i wtedy sprawdzać, po czym go wyrzucić na luz i znowu sprawdzić sobie po kolei przewody. Wtedy dokładnie będziemy wiedzieć, na którym przewodzie mamy prąd w momencie wrzucenia wstecznego. Jak to wygląda? W tej chwili wyrzucam wsteczny, kamera nie działa. Wrzucam wsteczny i automatycznie mam podgląd z kamery. Cała wiązka jest już położona, pospinana. Tak to u mnie wygląda. Tutaj przechodzi przez bagażnik, ścianę bagażnika, przez tą gumę. Tam, jak wspominałem, jest uszczelniona klejem na gorąco, tak żeby te kable tutaj nam też nie przepuszczały potem jakiejś wody. I tak to wygląda z tej strony. Kamerka jest, zostało mi tylko przykręcenie tablicy i w ten sposób mam ogarnięty już cały tył i instalację. Ja już mam wszystko poskręcane, pozakładane. Robimy kolejną próbę. Auto jest na wstecznym, także kamerka powinna się odpalić. Tak to wygląda. Jeśli się podobało, to kciuk w górę, subskrybujcie kanał, bo będą się pojawiać różne rzeczy, może ciekawe, może wam to w czymś pomoże, zaoszczędzi trochę czasu na szukaniu samemu pewnych rozwiązań. Także ja się z wami żegnam, na razie, cześć, hej!